Witajcie drodzy widzowie, mówi Pawlus Sidewinder. Nastał w końcu czas, żeby pokazać wam pierwszą batalię, jaką stoczyłem w karcianej grze planszowej War of Tanks, którą stworzył Wojtek, a której pomysł bardzo mi się spodobał. No i mogliście też śledzić na moim kanale, jak kolejne elementy tego zestawu tworzyłem. W końcu nadeszła pora, żeby rozegrać bitwę. Więc zaczynamy, obejrzymy po prostu, jak to było. Ja będę wszystko na bieżąco komentował. Większość tej rozgrywki została udokumentowana zdjęciami i będziemy mogli po prostu zobaczyć, jak to wszystko przebiegało. Rozpoczynamy oczywiście od rozłożenia planszy. Cały czas potrzebna była najnowsza wersja podręcznika gracza, bo tak jak wspomniałem, grałem w to jakby nie było pierwszy raz, więc musiałem sobie jeszcze przypominać wszystkie zasady na bieżąco, mimo że dzień wcześniej troszeczkę się, że tak powiem, poduczyłem. W banku umieszczamy żetony zasobów, które widzieliście, jak niedawno produkowałem. Rozkładamy planszę w odpowiednio rozległym miejscu. Według opisu scenariusza Falgelb rozkładamy również wszystkie miasta oraz rzeki. Tak mniej więcej to wygląda. Rozdzielamy sobie talię kart na talię aliantów i na talię niemiecką. Tak to wygląda mniej więcej właśnie z lotu ptaka, z różnych ujęć. Kolejnym krokiem jest rozstawienie przez stronę francusko, belgijsko, brytyjsko, holenderską swoich wojsk, przynajmniej ich części. Gracz, który dowodzi aliantami, w tym przypadku był to mój brat, bo właśnie z nim tą pierwszą bitwę rozegrałem ze swoim dużo młodszym bratem, więc też musicie wziąć poprawkę na to, że no obaj uczyliśmy się, jak w to grać i jej przebieg może nie będzie w 100% taki, jaki byłby takiej, jakby to nazwać, takiej dojrzałej rozgrywki starych wyjadaczy. Pewnie Wojtek z Barnofem grają w to już naprawdę zawodowo. Natomiast my tutaj się dobrze bawiliśmy przy poznawaniu jeszcze tych wszystkich zasad. Powolutku sobie wszystko robiliśmy, mieliśmy bardzo dużo czasu. Zwróćcie uwagę, tutaj na tym zdjęciu świetnie to widać. Należy rozstawić trzy bunkry. Gracz sam decyduje, w jakiej kolejności ma to zrobić, bo ma do wyboru umocnienia dwa troszeczkę mniejsze i jedno większe. To są pola D5, F5 i E4. Mój brat podjął bardzo dobrą decyzję, żeby ten największy bunkier ustawić na polu D5, czyli flankującym cały ten najlepszy właściwie korytarz strategiczny prowadzący w głąb Francji. Ponadto jednostki holenderskie i belgijskie należy ustawić po prostu na mapie Holandii i Belgii. Jedna rzecz, której tak na mapie w sumie za bardzo nie widać, to jest to, gdzie dokładnie przebiegają granice państw. Byłoby to widać lepiej, gdyby żetony miast były kolorowe, wtedy po fladze łatwo by się było zorientować. A tak, flaga francuska jest łudząco podobna do tej belgijskiej, może wprowadzać w błąd. Ale to jest właśnie wynik tego, że jeszcze nie jest to taka wersja gry ostateczna, nie ma się co przejmować. Zaczyna się pierwsza tura. Jak widzicie, pobrałem z banku zasoby. Oczywiście, Niemcy atakują. Ja byłem Niemcami, ponieważ tak zdecydował mój brat. Powiedział, że on będzie oczywiście grał Francją. No to skoro oczywiście będzie grał Francją, no to ja wybrałem stronę niemiecką, atakującą. Pobieram trzy żetony zasobów, bo tyle co turę każda strona pobiera. No i pierwsza ręka, jaką dostałem, pierwsze 7 kart, które mi się polosowało, było rewelacyjnych, to muszę przyznać. Dostałem po prostu najlepsze karty właściwie, jakie mogłem dostać. I przez to też podjąłem decyzję, że skoro dostałem dobre karty, to postaram się po prostu rzucić do walki wszystkie te jednostki pancerne, jakie zdołam, w jak najszybszym tempie, kiedy tylko uda mi się je wprowadzić na mapę i spróbować po prostu błyskawicznego blitzkriegu z miejsc z powierzchni ziemi kraje Beneluxu i rzucić się na Francję jak najszybciej, zanim ona zdoła rozwinąć jakąś większą armię, ponieważ w tym scenariuszu jest tak, że francuskie i brytyjskie wojska dopiero będą na planszę wchodzić, natomiast te właśnie belgijskie i holenderskie już się na niej znajdują. Taki był mój plan, bez względu na straty, ruszyć do przodu,
i spróbować w takim agresywnym boju spotkaniowym po prostu zniszczyć wszystko, co się da. Oczywiście w tej pierwszej turze mam tylko 3 żetony zasobów, więc mogę sobie pozwolić tylko na jedną jednostkę w polu A1, tym narożnym, które daje mi możliwość ataku na granice holenderskie. Wystawiam maszynę, która ma optymalne parametry, tylko 3 wynosi jej koszt. To jest wczesna wersja Panzerkampfwagen 4, czy Panzer 4 po prostu, znany Wam na pewno też bardzo dobrze z WOT-a, chociaż tam są późniejsze jego wersje. Tutaj jest wersja całkowicie historyczna, odpowiadające jej parametry to mniej więcej wersja, nie mniej więcej, tylko to są parametry wersji B, C i D. Jak widzicie, ma 4 ataku, 3 obrony, 2 punkty ruchu. Oczywiście jest też wyposażona w radio, jak właściwie wszystkie niemieckie maszyny. No i jedziemy. Oto ręka Brytyjczyków. Jak widzicie, również pojawiły się tutaj niezłe maszyny. Jest bardzo, bardzo dobry w ataku Cruiser MK2, który ma niski koszt. Jest również Matilda, która jest jedną z najpotężniejszych maszyn w tym scenariuszu. Także tutaj też była możliwość zakupienia sobie od razu czołgu. Tak też właśnie mój brat uczynił. Rozpoczyna się tura druga, która jest tutaj na tym liczniku tur znaczona żetonem dziesiątek i jedności. Cały czas zaglądaliśmy też sobie do podręcznika gracza, dlatego że te zasady nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale zanim człowiek się do nich przyzwyczai, to trzeba po prostu trochę to ogarnąć. A jak już powiedziałem, nie śpieszyliśmy się, więc powolutku sobie patrzyliśmy. Dostałem w tej turze bardzo fajną kartę. Była to grabież. Dostajesz tyle zasobów, ile kontrolujesz miast. Oczywiście byłoby głupotą, gdybym wykorzystał to tak szybko. Poczekam, aż będę miał więcej miast po prostu zajętych już przeciwnika. I wtedy mogę znacznie podreperować swój budżet. Także ta karta była dość ważna. Mój czołg, który w poprzedniej turze został wprowadzony, może teraz wykonać ruch. Więc ten ruch wykonuję i zdecydowałem się ominąć jedno holenderskie miasto bez zajmowania go, bo zawsze mogę to zrobić w późniejszym czasie, a ruszyć bezpośrednio na Amsterdam. Holenderskie jednostki zdecydowały się wycofać jak najdalej mogły za linię Renu, czyli po prostu pozostawiły te swoje miasta, niektóre bez obrony, skoncentrowały się na poczekaniu jakby na resztę sojuszników. Tak czy inaczej wypowiedziałem wojnę, atakuję. Tutaj też o pewnej rzeczy zapomnieliśmy, ale zaraz o tym wspomnę, po prostu nasz błąd, kiedy przygotowywaliśmy się do rozgrywki, ale nie miało to za wielkiego wpływu. No i jak widzicie, żeton miasta został odwrócony, teraz to miasto już jest niemieckie. Dokupiłem sobie za 2 zasoby asa pancernego, także teraz jest to naprawdę potężna jednostka pancerna. Do 4 ataku i 3 obrony punktów dodawane są po 2, także teraz mogę konkurować nawet z najmocniejszymi maszynami. As pancerny to jest bardzo dobra rzecz. To jest właśnie rzecz, o której zapomnieliśmy. Nie doczytałem w opisie scenariusza i myślałem, że tylko jednostki piechoty mogą zostać rozlokowane w Belgii i w Holandii. Oczywiście to jest głupota, bo wszystkie jednostki naziemne powinny być tam rozlokowane. Ale nie ma problemu. Tutaj już widzimy cruisera, który zdąża jako element korpusu ekspedycyjnego brytyjskiego, zdąża w kierunku granicy, tam gdzie toczą się walki. Tutaj mamy ruchy piechoty pokazane, w rozlokowanie piechoty belgijskiej. To jest oczywiście nieprawda, skorygowaliśmy to. Nic nie trzeba będzie płacić za belgijski czołg. Po prostu za chwilę go przeniesiemy na mapę tam, gdzie on powinien walczyć. Natomiast tego Morisa, samochód pancerny, sobie mój brat dokupił. No i tak mniej więcej wygląda po jakimś czasie sytuacja. Właśnie kiedy już dodaliśmy, powinniśmy zrobić to od samego początku, dodaliśmy te jednostki pancerne do jednostek piechoty. Tak wygląda armia Beneluxu. Ten holenderski Carden Lloyd został właściwie zostawiony tam na pożarcie, żeby spowolnić moje działania. No i zobaczymy, jak to się będzie dalej rozgrywało. Widać, że taką jakby jednolitą rubież obronną
tutaj te jednostki holenderskie i belgijskie stworzyły. Mają one niedużo obrony, ale ataku mają całkiem sporo, więc pewnie okupię ten atak sporymi stratami. A muszę się przebić właśnie tamtędy, ponieważ zdecydowałem się omijać całą linię Maginota, zwłaszcza ten narożny, najsilniejszy bunkier. Chcę po prostu przemknąć tymi skrajnymi polami. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Kolejne karty, które otrzymaliśmy. Otrzymałem Sztuga 3, który ma również bardzo dobre statystyki. 3 ataku, może to nie jest zbyt dużo, ale aż 5 obrony, to jest bardzo dobry wynik. 2 ruchu, to też jest ważne w tej kampanii. No i koszt wynosi 4, także w najbliższej przyszłości na pewno go kupię. Jak widzicie, na razie losowania kart miałem rewelacyjne. Kości wchodzą do gry, ponieważ będzie pierwsza walka. Najpierw muszę zmieść z powierzchni ziemi tego Carden Lloyda, który prowadzi działania opóźniające. Oczywiście bez problemu mi się to udaje. Dzięki asowi pancernemu mam aż 6 kości wprowadzonych do ataku. Udaje mi się oczywiście też obronić. No, przepraszam za jakość zdjęcia, nie wszystkie były ostre, ale to jest taki kompaktowy, zwykły aparat, więc to się zdarza. Jeszcze szybko na temat jakby mechaniki przypomnę, że chodzi o wyrzucenie jak największej ilości sukcesów. Mój brat, rzucając jedną kością, uzyskał jeden sukces, bo wyrzucił 4, 5 lub 6, w tym wypadku 4. Natomiast ja uzyskałem na 6 kości 3 sukcesy, bo rzuciłem 3 szóstki, które na tych niemieckich kościach są, znaczy kościach reprezentujących jakby frakcję niemiecką, są oznaczone jako te ich takie sławne białe krzyże. Jak widzicie, zostaje wprowadzony do walki Sztuk. Ja tutaj wycofałem się, żeby połączyć jakby swoje siły, poczekać na tego Sztuga. Przy okazji zająłem kolejną prowincję holenderską. No i tutaj jest już kolejna tura. Przekroczyłem rzekę po skosie. Musiałem na to zużyć wszystkie punkty ruchu. Przeskakuje tą rzekę również właśnie ten Sturm Geschus. To już jest nie pokazane jest, która to jest tura, ale to już chyba było ze 2 tury później. Jak widzicie, wprowadziłem również do walki kolejne swoje jednostki. Tutaj mamy jednostki piechoty, 2 kolejne, które są wprowadzane do walki. Dolosowałem również pierwszy samolot, który odda mi nieocenione usługi. Jest to sławny Stukas, czyli Junkers Ju-87. Ten akurat konkretny w wersji B, samolot szturmowy. Statystyki samolotów są jeszcze te sprzed zmian, one się nieco różnią. Natomiast gramy już według nowych zasad, także ewentualne bombardowania czy wszelkie walki powietrzne będą odbywać się na najświeższych zasadach. Mimo że te statystyki już lekko są przestarzałe, oczywiście kiedy pobieracie grę z forum gry War of Tanks, to już macie wszystkie zasady i wszystkie statystyki samolotów aktualne. Tutaj dobrałem kolejne karty. Znowu są to karty niezłe. Bardzo fajna zdolność taktyczna, żeby wskazać jednostkę przeciwnika, która musi w tej turze zaatakować. Niedługo ją wykorzystam, zobaczycie, jak to wygląda. Mam również transportowiec piechoty, który w sumie również mógłby się przydać, element ekwipunku, ale nawet nie pamiętam, czy z niego skorzystam, chyba nie. Ponieważ, tak jak wspomniałem, zdecydowałem się na bardzo agresywną kampanię, a prawdziwy Blitzkrieg byłby niczym bez ataków z powietrza, to kupuję sobie możliwość skorzystania właśnie z tego szturmowca za 4 kredyty. Przypominam, że samoloty bazują na lotnisku, nie używa się ich jednorazowo, tylko płaci się za poszczególne misje. No i taką misję zdecydowałem się wykonać. Atakuję holenderskie wojska. Nie atakuję jednej jakby jednostki, tylko liczę na to, że uda mi się zniszczyć kilka, korzystając z 5 punktów ataku naziemnego. Tutaj te kości akurat nie miały nic do rzeczy. Zaatakowałem jednostki belgijskie moimi jednostkami naziemnymi. No i ten szturmowiec pomógł mi zniszczyć te jakby jednostki, które się po skosie znajdowały jeszcze w granicach holenderskich, bo Holendrzy i Belgowie muszą trzymać się swoich granic, nie mogą się przemieszczać, na przykład wycofać do Francji. No i jak widzicie tutaj,
ponoszą te belgijskie wojska oczywiście ogromne straty, bo mają małe parametry obrony, ponieważ tutaj nie pamiętam, czy ja z tej karty skorzystałem, czy tylko wskazuję na możliwość jej użycia. Hermann Hoth obniża stopień trudności przy rzutach kośćmi do 3, czyli jakby sukcesem jest już rzut za 3 punkty. Bo zobaczcie, jak wyglądała kontra, jaką wyprowadziły wojska belgijskie. Jak wspomniałem, miały mało obrony, więc wyparowałem je bez problemu, ale ataku miały całkiem sporo i jakby no rozstrzelały moją najlepszą jednostkę, czyli właśnie tego mojego asa pancernego i czołg Panzer 4. Nie zdołałem się obronić i nawet gdybym rzucił właśnie Hermana Hotha, to niestety tych trójek miałem za mało, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces. Także niestety tak wygląda sytuacja aktualna po przegrupowaniach. Piechota przekracza rzekę, ten sztuk przerzuca się na pole, w którym zniknął mój as pancerny wraz z czołgiem. I ponieważ została jedna jednostka belgijska, zagrywam kartę taktyki. Musi on zaatakować właśnie tego sztuga, który ma bardzo dużo obrony, więc z łatwością udaje mu się obronić, natomiast kontra już go niszczy i w ten sposób wojska belgijskie praktycznie wszystkie zostały, niemal wszystkie zostały zniszczone. Francuzi wprowadzają do walki czołg, jest kolejna tura, już 7. Tak wygląda aktualna rozgrywka również tak z lotu ptaka, także fajny taki prawdziwy bitewny miszmasz się nam tutaj stworzył. Naprawdę muszę powiedzieć, że rozgrywka jest bardzo wciągająca, sama gra jest rewelacyjna, mimo że to nie jest jeszcze ostateczna forma, to jestem zachwycony tą grą i będzie się na pewno każdemu w ogóle, kto w nią zagra, będzie się świetnie grało. Patrzymy, co następnego udaje się nam wprowadzić. Jest to Panzerkampfwagen 3. Również bardzo fajna, szybka maszyna. W ogóle cechą charakterystyczną tej kampanii jest to, że niemieckie jednostki pancerne poruszają się dużo szybciej niż te francuskie i brytyjskie, stąd chciałem wykorzystać to i po prostu na siłę przepchać się w tych pierwszych turach. Zaraz zobaczymy, jak będzie mi to szło. Jednostki aliantów mają również pierwszą swoją kartę. Jak wspomniałem, statystyki jeszcze są stare, więc koszt jest tutaj astronomiczny tego szturmowca. Przy takiej szybkości rozgrywki, jaką my preferowaliśmy i tak jak wszystko to szybko się działo, kiedy praktycznie wszystkie zasoby były zużywane w momencie ich otrzymania, no to zebranie 9 punktów zasobów graniczyło właściwie z cudem, więc za bardzo się nie obawiałem tego francuskiego szturmowca. Tura 8, znowu bardzo dobra karta. W pierwszym etapie dostawałem naprawdę rewelacyjne karty. Znowu najsilniejsza jednostka piechoty w tym scenariuszu właściwie. I jak najszybciej staram się wszystkie te jednostki wprowadzać do walki. Jak widzicie, tutaj zniszczyłem, odepchnąłem właściwie wszystkie te jednostki krajów Beneluxu. Po w lewym górnym rogu widać fajny obrazek. Co prawda tak nie powinno się robić, ale czołg belgijski jeden uciekł jakby w strefę tej linii Maginota, ale nie ma problemu, on później wróci na swoje miejsce, tym się nie przejmujcie. Przekracza rzekę ten sztuk, zajmuje kolejne tereny należące do Holandii, atakuje również tereny Belgii. Ten stos, który jest złożony z Panzerkampfwagen 2. Czołg niby dość słaby, ale to ciekawostka, on praktycznie przez całą tą kampanię będzie dzielnie walczył. Jest w stosie z piechotą, co oczywiście spowalnia jego ruchy, ale znacznie zwiększa jego odporność i jego siłę ataku. Jak widzicie, cały szlak zaopatrzeniowy ciągnie się właśnie praktycznie przez te linie A i B, dlatego że pole C4 jest pod skosem flankowane właśnie przez umocnienia linii Maginota. Nie mogę na tego pola zająć i kompletnie się tym nie przejmuję. Tak samo ważny węzeł komunikacyjny, jakim jest Bastogne, pozostanie, z tego co pamiętam, do końca tej kampanii niezajęte. Omijałem te miasta, pędziłem po prostu przed siebie, żeby zrealizować cele. Taką ilość zasobów udało mi się nazbierać.
Nie, przepraszam, to są zasoby brytyjskie, z tego co pamiętam. Tutaj był ciekawy, ciekawy tekst padł. Zawsze podziwiam zdolność obserwacji i celne komentarze młodych obywateli, w tym przypadku mojego brata. Kiedy zobaczył statystyki tej starej przedpotopowej renówki, która zresztą w WOT-cie też jest, także pewnie go znacie. Co prawda żałosny koszt, ale statystyki również słabe. No i o FT-17 mój brat powiedział, że do niego potrzeba jakiegoś pancernego żołnierza. Miał na myśli oczywiście piechotę, która stworzy stos razem z nim. No i trochę w tym prawdy jest, faktycznie ta maszyna nie jest za mocna. Jeżeli popatrzymy tutaj, to widać, chociaż akurat jest to też zdjęcie słabej jakości, ale już tłumaczę i objaśniam. Jak widzicie, ten cruiser, podczas gdy ja toczyłem walki, przekraczałem rzeki, niszczyłem te kraje Beneluxu, Brytyjczycy i Francuzi niestety zdołali podciągnąć pewne posiłki na potrzeby jakby, no również akurat tej konkretnej pojedynczej rozgrywki, która, ponieważ była pierwsza, była dość w ogóle taka charakterystyczna i testowa. No to jeszcze jedna rzecz tutaj się rzuca w oczy, która jest niedozwolona, mianowicie Pierre Bilot, którego medal również możecie grać z WOT-a, jeżeli gracie w niego już dość dużo czasu, jest w stosie z francuską piechotą, to by nie było nic dziwnego, natomiast czołg jest brytyjski, to jest ta Matilda, ale również na takie coś dla uproszczenia rozgrywki pozwoliłem mojemu oponentowi, nie ma się co przejmować, tutaj akurat jeżeli zobaczycie w scenariuszu, jak to tam jest ujęte, to taki stos jest niemożliwy, te jednostki sobie nie pomagają. Tak czy inaczej, naprawdę konkretną rubież obrony na linii 7 ustawiły właśnie te kombinowane francusko-brytyjskie oddziały. Jest tutaj ten cruiser, jest Matilda, także będzie to ciężki orzech do zgryzienia, natomiast ja jestem wierny swojej taktyce szybkiego uderzenia do przodu. Tura 9. Jak widzicie, cały czas mam bardzo dobre karty. Wkrótce rozpętają się wielkie bitwy, więc będę mógł też skorzystać z kart dowódców, które Niemcy mają bardzo mocne w tym scenariuszu. Tutaj niszczyciel niemiecki, dużo ataku, mało obrony. Tutaj ta jeszcze jakby zapomniana jednostka belgijska, która próbuje spowolnić ruchy niemieckich wojsk i faktycznie się jej to udaje, dlatego że trzeba zużyć punkty ruchu na atak tak naprawdę, czyli najpierw atakujemy, później już nie możemy się z tego względu ruszyć. No wyjątkiem są oczywiście czołgi, które mogą pójść w ten wyłom, który powstał po zniszczonej jednostce wroga. Natomiast ja tego zrobić nie mogę, bo dostałbym się pod ogień bunkra. Zdecydowałem się skorzystać z grabieży, bo zająłem już 8 miast, także dostaję potężny zastrzyk, jak na ten etap walki, potężny zastrzyk 8 zasobów. No i natychmiast wprowadzam jak najwięcej jednostek, kolejne czołgi. Również dozbraja się strona brytyjska, która miała chwilowo słabsze losowania kart, także te jednostki były słabsze, za to było ich więcej, bo miały niski koszt. Także kolejne maszyny są wprowadzane. Tura 10. Znowu jednostki o może nie świetnych parametrach, ale o małym koszcie, więc są wszystkie wprowadzane. Natychmiast też korzystam z usług lotnictwa szturmowego, tak jak to zresztą miało miejsce w tej sławnej kampanii francuskiej. Bez względu na koszty, po prostu rzucam to wszystko do przodu i zobaczymy, co się będzie działo. Zostaje rzucona przeciwko mnie karta, która zwiększa obronę jednostce piechoty, bo tutaj będzie potężny atak, zaraz to wszystko będzie widać. Lotnictwo niszczy tego cruisera. Natomiast ta jednostka, która zostałaby zaatakowana, ten stos, który zostałby zaatakowany po skosie przez mojego sztuga wraz z oddziałem Wehrmachtu, wycofuje się bez walki, ponieważ inna karta dowódcy została użyta.
Nie pamiętam, czy ta pierwsza została użyta, czy jak to było. Ta pierwsza chyba tam się znalazła po prostu. Aha, to była próba zagrania chyba tej karty. Natomiast do niej nie doszło, bo okazało się po przeczytaniu opisu, że ona działa na jednostki piechoty, a oczywiście ten kruiser to była jednostka pancerna. Chyba za chwilę tamta karta została wykorzystana też w bitwie. W każdym razie tutaj, jak widzicie, jednostki francuskie wycofują się po skosie. Są stakowane, czyli obrócone bokiem, nie mogą zaatakować. Dopiero w następnej turze będą mogły zostać odwrócone do normalnej pozycji i wtedy już będą mogły się poruszać. Ale uratowały życie. To się może przydać, dlatego że nie ma pośpiechu, na nich żadna presja czasu nie działa. Oni po prostu muszą bronić swojego państwa, nie muszą nigdzie się śpieszyć, atakować. Także ciężar ataku spoczywa na mnie. Jak widzicie, na linii 7. Pojawiła się teraz luka, w którą moje wojska najprawdopodobniej uderzą. Dochodzi do kolejnych przegrupowań. Ruszam śmiało do przodu. Wchodzę w strefę kontroli wroga. No i tutaj rozegra się jedna z największych bitew podczas tej kampanii. Jak widzicie, spotkały się tutaj czołgi francuskie. Ten najlepszy stos wroga również, w którym jest Matilda. Także bitwa tutaj będzie naprawdę ogromna i zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Jeszcze szybkie tutaj dozbrajanie. Kolejne jednostki wprowadzam do walki. Tak wyglądają jednostki, które dobrał sobie na początku tury ze stosu kart mój przeciwnik. Samolot, również niezłe czołgi, także nie będzie łatwo. Tak wygląda to od strony brytyjskiej, bo to była właśnie faza teraz Brytyjczyków. No i co ciekawe, ja tutaj celowo poszedłem tak ostro do przodu, bo jak wspomniałem, atakuję, ale przez to, że wykonałem ten ruch, to nie mogłem zaatakować, bo faza ataku jest najpierw. Mogłem się zdecydować albo na atak, ale atakować nie miałem kogo, bo oni wszyscy byli wycofani, więc musiałem wykonać ruch. No i jakby pierwszeństwo w ataku przypadło Brytyjczykom. Nie spodziewałem się, że taka decyzja zostanie podjęta, ale liczyłem się z nią, więc po prostu zaatakowaliśmy i zobaczymy, co będzie. No i teraz właśnie dochodzi do potężnej bitwy. Najpierw zostaje zagrana bardzo potężna karta, której działanie jest takie: jest to francuski bohater. Został pośmiertnie odznaczony za swoją bohaterską postawę. Działanie tej karty jest takie, że moja i wroga jednostka ginie. Oczywiście mojemu bratu się to dużo bardziej opłaca, dlatego że jego jednostka jest słabsza, natomiast ja stracę tego potężnego sztuga. No i takie są mniej więcej efekty bitewne. Jego jednostka spada, ale moja również. No i rozpoczynają się rzuty. Atakuje ten stos, w którym znajduje się Matilda i Bilot. Także robi się nieciekawie, jeżeli chodzi o wojska niemieckie. To znaczy, jestem przekonany, że zniszczę wojska francuskie, ale sam poniosę przy tym bardzo duże straty. Dodatkowo jeszcze, jak widzicie, zaczyna dość słabo losować mi rzuty kośćmi. Także obie te jednostki idą do piachu. Jak widzicie, te, które były na B6, czyli mój stos piechoty wraz z czołgiem. No i musiałem posiłkować się przy rzucie na atak, ponieważ również słabo polosowało mi wynik tego losowania. Musiałem posiłkować się Guderianem, który zmniejsza stopień trudności rzutów kością do 3. Podzieliłem sobie to. Mój brat, jak widzicie, rzucił aż 4 sukcesy. Ja normalnie rzuciłbym sukces tylko jeden przy takiej ilości kości. Naprawdę tutaj nie była to walka fartowna dla Niemców, ale ponieważ użyłem Guderiana, a miałem aż 4 trójki rzucone, no to udaje mi się również zniszczyć cały ten jego stos. Także straty po obu stronach były nawet nie duże, tylko wręcz ogromne. Wszystkie te najlepsze jednostki zostały zniszczone w tych ciężkich walkach. I tak wygląda aktualna sytuacja. Francuskie posiłki już docierają. Lada chwila pojawią się na polu bitwy. Pozostały, no szczerze mówiąc, nie najlepsze jednostki z jednej i z drugiej strony. Moje linie zaopatrzenia są mocno rozciągnięte. Brytyjczycy, jak widzicie, cały czas się dozbrajają i Francuzi wykorzystali dobrze ten moment. Tutaj była
Chwila przerwy, znowu kolejne zdjęcie, jak cała ta plansza, cała ta rozgrywka wygląda. Myślę, że nawet na tym etapie jest to widok dość imponujący. A kiedy jeszcze te żetony miast i rzek będą kolorowe, kiedy żetony zasobów uda się zrobić w metalu, to będzie to naprawdę pierwsza liga. Tak czy inaczej rozpoczyna się tura 11. Tutaj widzicie mojego kota, który jest bardzo znudzony przebiegiem rozgrywki. Może nawet komuś mogłoby się to kojarzyć ze słynnym facepalmem, tak? Czyli patrzy, co robimy i po prostu wymięka, jak możemy tak słabo grać, on by to zrobił lepiej, ale to tylko taka ciekawostka. Tura 12. Tamta została zmarnowana. Oczywiście no, ciężko powiedzieć o umarnowaniu. Wojna też wymaga pewnych przegrupowań i gromadzenia zasobów, przegrupowania wojsk, uzupełnienia ich strat. Także nie przejmujemy się tym. W kolejnej turze zacznie się ostra walka. Jak widzicie, tutaj sytuacja wiele się na razie nie zmieniła. Za bardzo no, te wojska francuskie i brytyjskie nie rwą się do przodu, wcale się im nie dziwię. Ja też już za bardzo nie mam czym atakować. Tutaj ten Panzer II, o którym wam wspominałem, co prawda zginęła jego jednostka piechoty, ale żyje i radzi sobie dobrze, mimo że jest to dość słaba maszyna. To również fajnie odzwierciedla realia historyczne, ponieważ w grach typu WOT czołgi słabe, nazwijmy to w porównaniu z innymi maszynami, są prawie że bezwartościowe. Natomiast w prawdziwej wojnie każda maszyna miała znaczenie. Jeżeli była odpowiednio wykorzystywana, to nie miało znaczenia, że po polu bitwy jeździły maszyny lepsze od niej. Po prostu spełniała ona inne ważne zadania. Zdecydowałem się, tak jak powiedziałem wam wcześniej, będąc wierny swojej doktrynie, spróbować jeszcze wymusić jakby pozytywny wynik tej ostatniej potężnej potyczki. Zdecydowałem się na wydanie moich ostatnich rezerw, w zasadzie na kolejny atak lotnictwa szturmowego, więc mój wierny sztukas znowu wchodzi do walki. No i zdecydowałem się podzielić jego atak naziemny, tak żeby zaatakować jak najwięcej jednostek wroga. Liczyłem po prostu na to, że uda mi się może jakoś fartownie trochę rzucić kośćmi, zniszczyć te jednostki, które tutaj będą. Wtedy nie będę marnował tury na zaatakowanie tych jednostek francuskich, tylko uda mi się ruszyć po prostu jednostkami naziemnymi do przodu. Niestety rzuty kośćmi były nieciekawe, nie udało się to, także udało się tym jednostkom alianckim po raz kolejny odepchnąć mnie. No i niestety w tej wielkiej bitwie można powiedzieć, że pyrrusowe, ale jednak zwycięstwo odnieśli właśnie alianci, ponieważ nie udało mi się przesunąć ani na krok do przodu. Także pewna stagnacja na froncie. Jak widzieliście, przy rzutach kośćmi miałem troszeczkę może mniej szczęścia. Udało się aliantom wprowadzić do walk rezerwy. No i mój Blitzkrieg musiał siłą rzeczy trochę zwolnić. Rozpoczną się ciężkie walki na tej właśnie przygotowanej przez Brytyjczyków i przez Francuzów rubieży obronnej. Wprowadzam kolejne jednostki do bitwy. One już chyba wcześniej były sfotografowane, ale wtedy nie wprowadziłem ich na planszę. Teraz mam na to zasoby, więc wchodzą one do walki. Nie mam wyjścia, mimo że nie są to może jakieś takie najlepsze jednostki, jakie mogłyby być, to po prostu muszę wprowadzić to, co mam. Tutaj macie rzuty kośćmi, bo rozpoczyna się kolejna bitwa. Rzut na atak i rzut na obronę. Co prawda nie było, bo chyba zdjęcie było słabej jakości, nie było pokazane, jakie efekty to wprowadziło na planszę, ale zaraz zobaczymy. Tutaj kolejne karty, jakie otrzymuję. Bardzo dobra jednostka piechoty. Erich Heppner również mi się trafił. No i dobra karta taktyki, sabotaż, który pozwala unieruchomić wybrany pojazd wroga, co bardzo mi się przyda. Na pewno rzucę go na jakiś potężny czołg strony przeciwnej. Przepraszam, kichnięcie. Już kontynuujemy. Tutaj kolejne maszyny, które otrzymują
wojska sprzymierzonych. Jak widzicie, francuskie czołgi mają mało ataku, słaby ruch, ale mają naprawdę potężną obronę. Ciężko się będzie przez to wszystko przegryźć. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No i widzimy tutaj, jak wygląda ugrupowanie całe to francusko-brytyjskie. Za pierwszą linią obrony od razu znajduje się druga. Znaczne skrócenie szlaków komunikacyjnych to jest bardzo duża zaleta tej sytuacji, która się wytworzyła. Właściwie od razu po wprowadzeniu na planszę tych jednostek mogą one być rzucane do boju, natomiast moje szlaki komunikacyjne są dość długie. No i trochę to trwa, zanim niemieckie jednostki zostaną wprowadzone do walki. Tutaj zaczynają się też nieciekawe historie, jeśli chodzi o karty, bo początkowo karty miałem rewelacyjne, zużyłem je, to chyba dobre słowo, zużyłem w tych walkach, może w dobry, może w zły sposób, tak czy inaczej one już zniknęły bezpowrotnie. No i oczywiście takich świetnych kart też jest ograniczona ilość i muszę zacząć dostawać karty słabsze. Jak widzicie tutaj, no nic ciekawego. Myśliwiec to akurat nie jest rzecz, która jest mi szczególnie potrzebna, bo nie ma czasu na jakieś walki powietrzne. Natomiast ten samochód pancerny ma dość słabe statystyki, więc również mi się nie przyda. 15 tura. Teraz otrzymuję potężne umocnienie w postaci działa 88 mm zamontowanego na ciągniku częściowo opancerzonym. Potężny atak, także też na pewno postaram się stworzyć z tego jakiś stos. No i do niszczenia tych francuskich czołgów, które mają dużą obronę, powinno to się przydać w sam raz. Teraz rzuty, a właśnie, teraz tutaj walka z tym całym pierwszym rzędem obrony brytyjsko-francuskim, ponieważ miałem bardzo dużą tutaj pulę ataku, to zdecydowałem się rozdzielić ją tak w miarę sprawiedliwie, tak żeby wszystkie te jednostki zniszczyć. Jak widzicie, znowu losowanie było takie sobie, bo mimo że miałem aż 4 kości, to mój brat miał jedną kość i również wyrzucił jeden sukces, także udało mu się obronić. Inne jednostki na szczęście jakoś udało mi się zniszczyć, także tutaj ta przednia formacja znowu jest rozbita. Wprowadzam do walki właśnie tą 88. 16 tura. Kolejne jednostki, jakie dostałem również, no może nie grzeszą swoją skutecznością bojową, zaledwie jeden ataku i jeden obrony, no ale są. Trzeba walczyć tym, co się ma. Tutaj jeszcze, żeby udało mi się w ogóle przemieścić w jakiś sposób do przodu i uniknąć ataku tej silnej jednostki francuskiej, to właśnie użyłem karty sabotażu. Nie mógł on się ruszyć przez tą turę. No i mam złą informację. Pozostała część rozgrywki niestety nie została udokumentowana. Tych tur jeszcze było tak naprawdę 4 tury jeszcze były takich ciężkich walk. Tutaj macie już fotografię, tą ostatnią, kiedy moje czołowe jednostki dotarły w końcu do Paryża i ten Paryż, jak widzicie, już ma nad sobą flagę III Rzeszy, został zdobyty i w ten sposób również została zakończona rozgrywka. Mogę wam tylko powiedzieć, jak to się mniej więcej rozegrało. Te francuskie i brytyjskie wojska skoncentrowały się na obronie Paryża i tą skrajną linię 10 pozostawiły wolną i tą właśnie linią zaatakował mój wspominany już wcześniej Panzer II, który ma tutaj już Hans Strippel jest dołączony do niej jako as pancerny, także ta jednostka ma całkiem niezłe statystyki w tym momencie. Zajmowałem nim kolejne miasta, nie napotykając w zasadzie większego oporu i mogłem oflankować wszystkie siły wroga, które właściwie wycofały się właśnie do tego rejonu tutaj Paryża. Na linii rzeki się bardzo umocniły i musiałem je po prostu w kolejnych bojach spotkaniowych niszczyć. Szkoda, że nie udało się zarejestrować tych rozgrywek z tur 16-20, bo właściwie tam się coś jeszcze działo. Natomiast po prostu aparat nie wytrzymał robienia, bateria aparatu nie wytrzymała takiej ilości zdjęć, no i nic na to niestety nie poradzę.
Jakbym tak krótko miał powiedzieć, jak to przebiegało, to po prostu poczekałem na uzupełnienia. No i znowu w kombinowanych atakach takich powietrzno-lądowych udało mi się porozbijać po kolei te francuskie czołgi, które miały dużo obrony. Wojska francuskie i brytyjskie broniły się naprawdę dzielnie. To jest też dowód na to, że w War of Tanks mogą zagrać gracze młodzi po prostu, bo mój brat jest ode mnie 16 lat młodszy, a radził sobie naprawdę świetnie. Po pół godzinie zrozumiał właściwie wszystkie zasady, jakimi rządzi się ta gra. Bez problemu opanował statystyki poszczególnych jednostek, wiedział, kiedy zagrać kartę taktyki lub kartę dowódcy. Potrafił sam podejmować naprawdę takie świadome i rzeczowe decyzje co do rozłożenia swoich wojsk, wykorzystywał rzeki jako przeszkody terenowe. Nie dążył do bezsensownej walki, ale wycofywał się, ponieważ no, jego zadaniem była obrona. Kiedy widział, że moje jednostki są naprawdę dużo silniejsze, to po prostu się wycofywał, zbierał obronę, stosował nie tylko taki szyk jakby frontalny, tylko też taki jakby układ na planszy litery V, który jest bardzo skuteczny, bo pozwala potężny obszar na mapie ochronić. Długo też przeszkadzało mi to, że tylko dwiema liniami mogłem nacierać do przodu, ponieważ flankował mnie ten bunkier, który mogłem właściwie zdobyć, ale również poniósłbym przy tym znaczące straty. Także to też była świetna decyzja, że właśnie taki bunkier, który miał 9 ataku, postawił on na mojej drodze. Także w War of Tanks może zagrać każdy z Was, zasady opanujecie szybko i nie trzeba wcale znać historii II wojny światowej, żeby sobie w tą grę zagrać. Pozytywne opinie były zarówno moje, jak i mojego brata. Tak wyglądała jakby no plan, tak wyglądała cała plansza, całe jej otoczenie w momencie, kiedy ta walka została już zakończona. Widzicie na znaczniku tur, że jest to tura numer 24, z czego, tak jak mówię, cztery ostatnie tury to było w zasadzie takie długie oblężenie Paryża, bo brat wprowadzał, jeszcze miał na to na tyle zasobów, żeby wprowadzać kolejne jednostki i rzucać je bezpośrednio po wprowadzeniu właściwie od razu do walki. No ale udało się to jakoś zrobić. Jak widzicie, tutaj też charakterystyczna rzecz. Zaledwie jedna moja jednostka zdąża na linię frontu, tam do przodu. Co to oznacza? To oznacza, że nie dozbrajałem się na bieżąco, bo zasoby wydawałem na lotnictwo szturmowe, które pomogło mi się przebić przez tą ostatnią rubież obrony, przez tą linię, którą tam właśnie na rzece stworzyły jednostki francuskie i właściwie tylko dzięki temu, że dużo korzystałem właśnie z tych sztukasów, udało mi się te silne jednostki francuskie przebić. Jednak nie udał mi się Blitzkrieg w pełnym tego słowa znaczeniu. To też pokazuje, że nawet dysponując świetnymi jednostkami na początku, a popełniając jakieś tam błędy, których się nie ustrzegłem, można łatwo wpaść w potężne tarapaty. W takie tarapaty właśnie ja wpadłem. Ledwo udało mi się w pewnym momencie no przeżyć tak naprawdę, bo ten pilot zabił mnie złego ćwieka, tam została właściwie cała moja siła ofensywna zniszczona. Później jeszcze to nieudany atak lotnictwa szturmowego, którym jednak chciałem no szale przechylić na swoją stronę zwycięstwa i ruszyć do przodu. Później walki nabrały bardziej pozycyjnego charakteru. Również sporo zaryzykowałem, nie wprowadzając uzupełnień jednostek naziemnych i posiłkując się lotnictwem, ale swoje też zrobiły 88. Ta 88 zamontowana na tym ciągniku takim kołowym naprawdę zrobiła swoje. Parę tych jednostek udało mi się wykończyć. Tutaj już jej nie ma, bo została zniszczona w którymś z kontrataków, ale naprawdę oddała mi duże usługi. Znajdowała się w stosie jeszcze z jednostką piechoty. Także miała tam jakąś, powiedzmy, osłonę. Chyba nawet z tą piechotą tutaj Wehrmacht, który widać po lewej stronie,
kiedy się spojrzy już na ten jakby screen ze zwycięstwa na wojska, które stoją pod Paryżem, to ten Wehrmacht chyba był w stosie właśnie z 88. No i ta jednostka udało mi się dzięki niej zwyciężyć. Odrzucałem też sporo kart tych słabych, nazwijmy to słabych, czyli te jednostki, które tam miały niski koszt, ale również słabe parametry ataku i obrony. Odrzucałem je w nadziei, że dostanę lepsze jednostki. Jednak tak jak wspomniałem, tych lepszych jednostek też nie ma w talii nie wiadomo ile. I ja zdołałem chyba wszystkie oprócz dwóch karty. Tak, to nawet bardzo dobrze widać na tym właśnie screenie, że wszystkie karty oprócz dwóch zdołałem wykorzystać, reszta jest na stosie kart odrzuconych. Znacznie więcej kart jeszcze do wykorzystania miał mój brat, ale akurat no, on wprowadzał wszystkie jednostki na bieżąco, więc po prostu nie było potrzeby, żeby odrzucał aż takiej ilości. Chociaż też odrzucał. Odrzucał też karty, no ale nie tyle co ja. No i ostatni ze screenów. Właśnie tutaj mamy dowód, że to była 24. tura, a więc mimo wszystko zdecydowane zwycięstwo Niemiec. Pełny czas gry to jest 47 tur, ale no, tak jak wspomniałem, ten bonus, jaki otrzymałem na początku w postaci świetnie polosowanych kart i takiej, a nie innej taktyki, jaką objęły wojska sprzymierzonych, czyli żeby nie trzymać się kurczowo zdobyczy terytorialnych, czy swoich miast, tylko po prostu wycofywać się dość mocno defensywnie. On sobie, mój przeciwnik, poczynał. Natomiast ja się przerzuciłem na całkowity atak. No i była szansa, że uda się to zrobić w granicach, myślę, gdzieś 15-16 tur, ale życie to jest życie i wojna. Na wojnie, jak mawiają Francuzi, jest takie francuskie powiedzenie i trwało to trochę dłużej. W każdym razie ja jestem zachwycony tą pierwszą rozgrywką, grało się naprawdę bardzo przyjemnie. Jeszcze takie jakby dwie ciekawostki, takie smaczki na koniec. Tekst o pancernym żołnierzu w stosie z FT-17 był niezły, ale padło jeszcze kilka fajnych odzywek. Między innymi podczas takiego właśnie jednego z moich większych ataków, kiedy skoncentrowałem naprawdę duże siły i rzuciłem się po raz kolejny na te jednostki wroga, żeby je rozbić. Mój brat również skorzystał ze wszystkich właściwie kart dowódców taktyki, jakie mógł, bo stwierdził, że Niemcy to w końcu nie jest kasza. No i trzeba poważnych sił, żeby odeprzeć ich atak. Całkowicie się z nim zgadzam. W tym scenariuszu Niemcy to nie jest jakaś kasza, to są potężne siły. Myślę, że rewanż zagramy kierując odwrotnie oddziałami, czyli ja zagram Francuzami, bo jestem ciekawy, jak się nimi gra. I jeszcze taka jedna znamienna rzecz przy takiej szybkości rozgrywki, jaką my akurat zastosowaliśmy, to też padło ciekawe stwierdzenie, bo na naszych lotniskach znajdowało się już pod koniec po 5, chyba po 6 samolotów, bardzo dużo. No i kiedy mój brat już był zepchnięty do głębokiej defensywy, to z stali kart dobrał sobie właśnie kolejną maszynę lotniczą i stwierdził, na co mi kolejny samolot. Z takim trochę żalem do tego, że tak to się rozwinęło, że taką kartę otrzymał. I to chyba dobrze pokazuje, że przy takiej szybkiej rozgrywce zdarza się, że te samoloty po prostu są bezużyteczne ze względu na swój wysoki koszt. Te koszty też były trochę zawyżone, teraz już są niższe, bo jak wspomniałem, karty samolotów, którymi gramy, mają już lekko zmienione parametry, tak naprawdę, więc one byłyby trochę tańsze, ale to i tak budzi jakąś refleksję, czy nie wprowadzić jeszcze jakichś zmian właśnie do lotnictwa, żeby częściej je wykorzystywać, żeby ono miało bardziej zbliżone ceny, jeżeli chodzi o ten koszt ponoszony w zasobach, jak na przykład jednostki pancerne czy piechota. Ale to oczywiście już wszystko będzie na forum, na które również zapraszam. Jeszcze jedna bardzo istotna informacja. Powinien się pojawić teraz adres strony internetowej, którą stworzył niejaki Połamane Oko, mistrz niesamowitych komentarzy zostawianych pod filmami Zabójczych Pomidorów. Nie wiem, jak ten człowiek to robi, możecie go zapytać. Tak czy inaczej stworzył on stronę. Jest to taka dużo bardziej atrakcyjna pod względem graficznym wersja tego, co jest na forum. Także zapraszam Was również do odwiedzenia tej strony. Adres jest taki, jak tutaj widzicie. I też myślę, że zamieszczę bezpośredni link w informacjach pod tym filmem. Także serdecznie zapraszam do ocenienia pracy Połamanego Oka. Myślę, że ten materiał, choć przydługi, to się Wam spodoba.
macie sporo czasu, żeby się z nim zapoznać, nawet na raty, dlatego że przez ponad 2 tygodnie mnie nie będzie. Wybieram się na urlop, także kolejne materiały, kolejne filmy, również z gry World of Tanks, bo mam parę filmów konkursowych jeszcze przygotowanych, po prostu na nie przyjdzie Wam, widzowie, poczekać. A na razie bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia.